Mamy sobie GTA z aktualizacją, z kasynem. Zobaczymy, co będziemy mieli tutaj do dyspozycji. O, coś się pojawiło nowego na mapce. Zobaczcie. Możemy sobie tutaj pojechać. To jest, wiecie, moment, kiedy gra najwięcej graczy teraz. Wszyscy pobierają i... Sami widzieliście, jak długo sesję mi wczytywało, nie? Czy nie widzieliście? Wczytywało z dobre... 3 minuty? 4? 5? Pokaż, ile kasy. Słuchajcie, nie ma się czym chwalić, no. Nieco ponad 3 miliony. No, 3,5 miliona mam, więc... Patrzcie, tam jest sporo graczy. Zabijamy ich? Nie. Tu chyba wszyscy są teraz, na tej sesji. A to jest jedna z tysięcy sesji, nie? Na PS4. Stawiał mi moją furkę. Tutaj ci pomagierzy. Chyba będą tu jakieś misje. W tym kasynie, tak to wygląda. 15 FPS-ów. A to swoją drogą, tak. Masz rację, Michał. Jest tutaj jakieś zwolnione tempo. Dobra. I co, nie mamy tutaj żadnych misji dodatkowych w tym miejscu? O, czekaj. Sfrizowało mi grę. Coś mi się ładuje. Ej, są tu inni gracze. Patrz. Jakie furzysko. I tu jest 10 FPS-ów. Masakra. Ej. Zajebiście wygląda ten samochód. Bardzo fajny. Nie można się tu bić, ani chyba wyciągnąć broni. Standardowo może wykorzystać... Okej. Zaraz zobaczymy, tylko ja oglądam ten samochód, ale fajny jest. Stroje można sobie tutaj kupować za żetony. Pytanie, czy my, mieszkając w Polsce, będziemy mogli cokolwiek tutaj robić. Bo doszły nas słuchy, że tego robić nie można za bardzo, nie? Usługi kasjerskie, pozyskaj żetony. I patrzcie, ile tu w ogóle graczy jest! Ja pierniczem! Wszyscy idą do tego koła losować. Zbyt wielu graczy w pobliżu zajęcia. I tak, są tu maszyny, ale chyba nie możesz korzystać z tego zajęcia. Zobaczcie, jest taka informacja. Bo w Polsce jest zakazany hazard, nie? I nie wiem, czy to też tutaj nie wpływa to na tą grę. Nie można tu podejść, ile tu jest osób? Ja pierniczę. Tutaj można codziennie losować sobie nagrody i co tydzień chyba są samochody do wylosowania. Możesz zobaczyć, czy na jakiejś maszynie... Właśnie, może mogę zobaczyć, czy ktoś inny gra na tej maszynie. Przecież ludzie są tu z innych krajów, nie? Zdaje się. Patrzcie, ktoś tutaj siada. To jest inny gracz. I inny gracz sobie normalnie usiadł, nie? Może można by zmienić lokalizację w konsoli. I wtedy brać udział w tych rzeczach. Prawda? Ale inny gracz, zobaczcie, inni gracze sobie tutaj siadają i normalnie grają. My nie możemy. Bo ustawa hazardowa w Polsce zabrania hazardu w Polsce. To jest takie dziwne trochę, nie? No ale tak to działa. Nie można brać tu udziału w tym. Zobaczmy, co jest... Wiecie co, może faktycznie uda się zmienić tą lokalizację konsoli? Jest taka opcja? Kup członkostwo. A może członkostwo muszę kupić? Dobra, kupiłem członkostwo. Standardowe. Tutaj... No, jedynie do tego koła teoretycznie mógłbym podejść, nie? Bo... Zobaczcie, inni gracze. Tutaj ktoś z ludzków, widzę, wbił. I chyba też nie może podejść do tej maszyny. W ogóle nie mam tu 10 FPS-ów, się nie da grać. Patrzcie, tu jest jakiś inny gracz. I też chyba nie może w to grać, nie? Tak, wiem, nie można w to grać. A zobaczcie, zablokowane. Kurde, człowieku. Dobra, spróbuję chociaż z tego koła fortuny tutaj skorzystać jakoś. Spadowa! Wszyscy się pchają jak w filmie porno. Ej, no! Nie można z tego skorzystać. Tu możemy coś tam niby zmieniać, nie? Co to jest? Pokój multimedialny, spa. Bar i strefa imprezowa. Prywatny... Kupię. Blackjacka. O, patrzcie, widzicie? To jest tutaj zablokowane. Jest kłódka na tym, nie mogę tego kupić.
Powiem wam, że lipa. Nie wiem, czy chcę to kupować. Naprawdę. Ten dodatek nie jest dla ciebie dostępny. Mamy komunikat w lewym górnym rogu, widzicie? Nie mogę przejechać... O, nie mogę. Czekaj, mogę dalej? Dalej. Kupienie zwiększy codzienne rachunki nieruchomości o $500. Lipa jak wszystkiego nie ma. Można by było grać przez te wirtualne sieci, nie? Prywatne. Żeby mieć te rzeczy. I tu już można sobie, jak jesteśmy na dachu, to można sobie wyciągnąć broń. Tu mamy basenik. Wow! Kurde, nie wchodźcie do basenu, bo wywala z gry. No i myślę, że ten penthouse, że to się w ogóle nie opłaca, ale specjalnie kupię to, żebyście zobaczyli, co to jest, tak? Żebyście nie musieli kupować na swoich kontach. Podjedziemy tam jeszcze raz. Może będę miał pustą sesję, żeby tam normalnie chodzić, to chociaż z tego koła fortuny skorzystam. Wygląda sobie kasyno w Los Angeles. Może jakimś cudem kiedyś to włączą, nie? Nie możesz korzystać z tego zajęcia. Patrzcie, jaka lipa. Przecież tutaj można fajne rzeczy losować. Ubrania, samochody, nie? I my nie możemy z tego korzystać, nie wiadomo dlaczego. Cyk. O, to jakie zbliżenie, kurde. Sorry, suka, no tak jakoś wyszło. No dobra, no to jakby tyle, jeśli chodzi o penthouse. Zaraz pewnie będę miał jakiś kontakt od tej typki, nie? Co odnośnie tego... Lester dzwoni, jest napad gotowy i uwaga, chip! Ta-da! Ej, to jest super opcja! To... Zrobimy zlot na dachu kasyna i skaczemy do tego. I skaczemy do basenu, co wy na to? Patrzcie, jak fajnie! Cyk! Ty, ale Asuka się błyskawicznie przebiera! Aby spotkać się z panią Becker. Okej, okay, dobra, mamy tutaj jakąś chyba nową misję u tej typki. Ten budynek jest odnowiony, inaczej wygląda. Są tu nawet samochody innych graczy poodstawione. Super to wygląda, podoba mi się. Budynek jest odnowiony chyba, on tak nie wyglądał wcześniej, nie? Jest odnowiony, cyk. Zobaczymy, czy ten tor tutaj inaczej wygląda. Nie, tor, na tor można sobie dalej wjechać. I z toru ta lokalizacja wygląda tak. Chyba troszeczkę trybuny się zmieniły. Coś tutaj mogło się zmienić. Na pewno ten budynek się coś tam pozmieniał, nie? Jeśli kupimy sobie ten penthouse, to coś nam się tutaj nowego odblokuje. I to są jakieś misje chyba, które możemy robić. Zdaje się, tylko... Ej, bo patrzcie, bo tu jest jakaś chyba... Jakaś druga część tego kasyna, jego całego nie zwiedziłem. No i co? Co możemy u niej robić? Chyba, że muszę do tamtej ikonki podejść, czy coś. Coś tam sobie gadała. Ej. What? Nie wiem. No nic tam mi się nie pokazywało, żaden komunikat, żeby coś kliknąć, żeby coś otworzyć. Ten ziomek może za mną tu wejść? On nie może tu wejść, bo nie ma penthouse'u kupionego. Nie kupuj tego, człowieku. Patrzcie, on nie może tu chyba wejść. Chodź, boy. Widzicie, wyprasza go ochroniarz. Kołem losować nie możemy, szkoda, nie? Najgorsze jest to koło. Co, zostało? Zostało nam zobaczyć pojazdy. Masakra. Na żadnego mnie nie stać. Ech, kurde. To jest ten stary, nie? Tutaj mam jakiegoś... To jest chyba Bentley. Ten jaki fajny jest. No ale chyba wszyscy chcą tego za 2 miliony. Patrz, byłoby mnie stać, gdybym nie kupił penthouse'u. Masakra. To jest ten Trax. To są takie samochody. Nic nie działa, nie? No jest lipa. I tu są jakieś nowe samochody chyba. Tak. Są dwa nowe samochody w tej aktualizacji, które można sobie kupić. To jest nowy samochód. I jest ten chyba Ford Raptor. Bardzo przypomina Forda Raptora, tylko że on w tej grze wygląda jakby był z klocków Lego trochę, co? Więc to mamy sklep z samochodami, tutaj mamy wojskowe pojazdy i wojskowych pojazdów
Z wojskowych pojazdów chyba nic nowego nie ma, prawda? No i tak to wygląda, co mam wam powiedzieć, no. Aha, miałem jeszcze... Lucek, dodali 22 nowe samochody. 22 nowe samochody są w tej aktualizacji, ale one jeszcze nie są dostępne w grze. Idź do penthouse. Dobra, idziemy do penthouse'u zobaczyć jeszcze, czy coś się pojawiło. Tu możemy się przebrać. No, to jest podstawowy penthouse za 1,5 miliona. Chyba nie mamy po co tego kupować, jak myślicie. Jeszcze zobaczę sobie tą usługę transportu, limuzyny, nie? Limuzyna i lotnisko. Wybieramy się na lotnisko, zobaczmy jak to działa. Czy będziemy faktycznie jechać tą limuzyną, czy nas po prostu przeniesie na lotnisko? Nie, jedziemy. A nie, nie jedziemy. Chyba będzie ten teleport po prostu taki. Ten penthouse to taki jacht, kilka baniek w plecy. Dokładnie. No i tyle. Usługa limuzyny. Możemy się przenieść, to jest w sumie plusik, że możemy się przenieść szybko na lotnisko limuzyną. Potem możemy ją zlikwidować, nie? To jest nawet fajne. No ale tak ta aktualizacja dla nas to nie bardzo się chyba opłaca, nie?